ciszę, spokój, profesjonalna opieka, bezpieczeństwo, szacunek, prywatność. Pełen ciepła dom. Nowe miejsce dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych w Kaliszu. Poznaj apartamenty Szczęśliwy Senior przy ulicy Częstochowskiej. Piękne, komfortowe pokoje jedno- lub dwuosobowe. W tym pokoju z tarasem, każdy z własną łazienką. Całodobowa opieka wykwalifikowanego zespołu. Tu pracują ludzie z pasją i otwartym sercem. Do dyspozycji są lekarze specjaliści i poradnie znajdującego się tuż obok szpitala Calmedica. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, nowoczesny sprzęt do usprawniania i lepszej kondycji, własny basen do zajęć w wodzie i rekreacji, a nawet kriokomora. 5 posiłków dziennie przygotowywanych codziennie na miejscu. Dostosujemy dietę do Twoich upodobań i wskazań medycznych. Wiele miejsc do spotkań z rodziną, bliskimi i znajomymi. Zapraszaj gości, świętuj z nimi ważne dla Ciebie wydarzenia. W obiekcie znajduje się również kaplica. Tutaj to Ty decydujesz, jak chcesz spędzać czas. Pomożemy Ci w realizacji Twoich pasji. Nowoczesny system przywołania. Jeden przycisk i jesteśmy przy Tobie. Nasze apartamenty mogą stać się Twoim domem, ale równie dobrze hotelem czy sanatorium. Oferujemy pobyty stałe. Nasz kompleks stanie się Twoim domem. Pobyty czasowe. Zaopiekujemy się Twoimi bliskimi, kiedy Ty nie możesz. Pobyty sanatoryjne. Podreperuj swoje zdrowie po pobycie w szpitalu czy operacji lub oderwij się od codziennych obowiązków. My o Ciebie zadbamy. Zapraszamy do kontaktu. Apartamenty Szczęśliwy Senior, ulica Częstochowska 71-75. Numer telefonu 577 710 892. Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej ClimoWool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest poniedziałek, 6 listopada. Agnieszka Giesz, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. Oto skrót informacji. Dokończą przedłużenie szlaku bursztynowego. Chętne firmy mogą już się zgłaszać. Budowa nowej drogi z lotu ptaka. Tak wygląda teraz połączenie ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych. Tak wybrali Kaliszanie. Te inwestycje zrealizuje miasto. Trwa metamorfoza zabytkowego gmachu przy ulicy Parczewskiego. Powstanie tu hotel. Tak będzie nazywać się Nowe Rondo na Dobrzecu. Guru chodzenia z kijami w Kaliszu. Już jutro otwarte spotkanie z Aleksandrem Wilanowskim. Szykuje się kolejna przełomowa i od dekad wyczekiwana inwestycja w Kaliszu. Miasto szuka wykonawcy drugiego etapu przedłużenia szlaku bursztynowego do ulicy Warszawskiej. Ta inwestycja zupełnie zmieni układ komunikacyjny w tej części Kalisza i jest wyczekiwana od wielu, wielu lat przez kierowców. Od piątku chętne firmy mogą składać swoje oferty na budowę połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu, odcinek od Warszawskiej do ulicy Żwirki i Wigury. Jest to najważniejsza inwestycja drogowa w tej części miasta. Już sama przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z Aleją Generała Sikorskiego ułatwi życie kierowcom. Powstanie tam czterowlotowe rondo, z którego poszerzony wjazd pobiegnie ulicą Moniuszki w kierunku ulicy Zbożowej. Tam będzie kolejne rondo, które nową drogą, przedłużeniem szlaku bursztynowego, połączone zostanie z wybudowanym w ubiegłym roku przedłużeniem szlaku aż do ulicy Łódzkiej. W ten sposób ta rama komunikacyjna zostanie zamknięta. A nowe drogi to nie tylko mniejsze korki i usprawnienie komunikacji, to podstawa rozwoju miasta, mówi prezydent. W wielu terenach
musi pojawić się droga, to ona aktywizuje te tereny do tej pory nieużytkowane, podnosi wartość tych gruntów, ale jednocześnie zwiększa ich atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów, czy to będą przedsiębiorcy, którzy chcą tutaj tworzyć nowe miejsca pracy w Kaliszu, czy też deweloperzy, czy też którzy będą budować nowe mieszkania, ale również klienci, tacy inwestorzy indywidualni, chociażby w zakresie budownictwa jednorodzinnego. Także to bardzo ważne, żeby miasto budowało drogi, budowało infrastrukturę. Na oferty firm budowlanych z ZDM czeka do 20 listopada. Wykonawca będzie miał rok na przeprowadzenie tej inwestycji. I zostajemy w temacie nowych dróg w mieście. Trwa budowa drogi, która połączy ulicę Księżnej Jolanty i Giełdę Kaliską ze skrzyżowaniem ulicy Budowlanych i Polnej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze auta pojawią się tam na koniec wakacji. Zakres prac i stopień ich zaawansowania najlepiej widać z powietrza. Korytarz nowej drogi na całej jej długości jest już wyznaczony. Z kamery podwieszonej do drona dobrze widać zarys ulic, chodników, krawężniki i pierwsze betonowe wylewki na kilku odcinkach tej drogi. Budowa połączenia ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych zakłada wykonanie dróg głównych, serwisowych, trzech rond, chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej, a także zjazdów indywidualnych i publicznych. Przy nowej drodze zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED, wykonane zostanie kanalizacja deszczowa. I trwają już roboty drogowe, już są na znacznym odcinku poustawiane krawężniki, obrzeża, są wykonywane nawierzchnie zatok autobusowych. Na drugim odcinku też się rozpoczęły prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Też te prace są kontynuowane. Termin zakończenia całego zadania, tak jak pamiętam, to jest koniec sierpnia następnego roku. Do tej pory zjazd ulicy Księżnej Jolanty z ronda w trakcie wieluńskim kończył się w szczerym polu. Nowa droga usprawni ruch w tej części miasta, zwiększy dostępność terenów inwestycyjnych oraz odciąży ulicę Częstochowską. Koszt inwestycji to prawie 21 milionów złotych, z czego większość, bo 19 milionów, to dofinansowanie z Polskiego Ładu. 53 zadania, tyle pomysłów Kaliszan w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok przejdzie do realizacji. W miniony piątek poznaliśmy wyniki głosowania. Kaliszanie oddali w głosowaniu tradycyjnym i internetowym łącznie blisko 12 tysięcy głosów. Które zadania otrzymały ich najwięcej i tym samym przechodzą do realizacji? W projektach ogólnomiejskich, gdzie pula środków wynosiła 470 tysięcy złotych, do realizacji przechodzą dwa zadania. Pierwsza to budowa kompleksu treningowego złożonego z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie Osiru przy ulicy Łódzkiej 19. Drugie zadanie to topienie marzanny, międzypokoleniowe budzenie wiosny, czyli spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem. Jeśli chodzi o zadania dotyczące zieleni, to do realizacji przechodzą trzy. Kwiatowe wzgórza na Gronach, park podmiejska przy Orliku, czyli park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok i zielona rogatka, skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o projekty osiedlowe, to nie sposób ich tu wszystkich wymienić, bo jest tego naprawdę sporo. Dlatego podamy tylko kilka przykładowych. Na osiedlu Korczak do realizacji przechodzi pomysł utworzenia naukowego placu zabaw. Na Dobrzecu mieszkańcy najchętniej głosowali na wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów, a na osiedlu Widok powstanie piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem. Z pełną listą zadań, które wybrali Kaliszanie, zapoznacie się na stronie bo.kalisz.pl. Postępują prace przy przebudowie zabytkowego gmachu przy ulicy Parczewskiego. Powstanie tu hotel, a inwestorem jest miliarder pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego, jeden z najbogatszych Polaków. Budynek przy ulicy Parczewskiego 9A powstał w 1952 roku. Niegdyś znajdował się tu dom partii, siedziba komitetu PZPR, od miejskiego przez powiatowy po wojewódzki. Następnie w latach 90. został przebudowany i służył bankom.
Obiekt latem został ogrodzony, kilka dni temu ruszyły prace modernizacyjne. Z tablicy informacyjnej wynika, że rozpoczęła się przebudowa obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy, czyli hotel. Inwestorem są dwie wrocławskie spółki, AP Marchewka Investment oraz Zander Kowalczykowski. Za pierwszą z nich stoi pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego Paweł Marchewka, założyciel i prezes Techlandu, firmy zajmującej się produkcją i wydawaniem gier komputerowych. Nowy obiekt posłuży turystom i biznesowi. Lokalizacja, trzeba przyznać, jest doskonała, tuż przy zrewitalizowanych plantach i przy skwerze Rozmarek blisko głównego rynku. Roboty mają zakończyć się w październiku 2024 roku. Wiadomo, że elewacja ma pozostać niezmieniona. To wymóg konserwatorski. I przenosimy się teraz na osiedle Dobrzec. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta podjęto decyzję o nadaniu nazwy nowo wybudowanemu rondu w ciągu ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nazwę zaproponowały rady osiedli, a rajcy przystali na ich pomysł. Roboty drogowe związane z remontem ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z budową ronda rozpoczęły się w połowie września minionego roku. Inwestycje zakończono w kwietniu tego roku. Miasto na to zadanie pozyskało dofinansowanie w wysokości blisko 3 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyremontowana została ulica Wyszyńskiego na niemal całej długości. Wymieniona została też tam, gdzie to konieczne, nawierzchnia chodników i uzupełniono kanalizację. Na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego z drogami osiedlowymi przy kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła wybudowano rondo, które znacząco usprawniło ruch na osiedlu Dobrzec. Zadanie zrealizowała kaliska firma PBD. Krótko po rozpoczęciu robót prezydent wystąpił do rad osiedla Dobrzec W i Dobrzec P z inicjatywą nadania nazwy dla nowo wybudowanego ronda. Rady osiedli zaproponowały nazwę Rondo Pola Marsowe. Nazwa ta, zdaniem rad, jednoznacznie kojarzy się z osiedlem Dobrzec. Radni zgodzili się na tę propozycję. Podczas głosowania 21 rajców zagłosowało za. To bardzo popularna forma aktywności i w Kaliszu ma prężnie działający klub. Mowa o Nordic Walking, czyli chodzeniu z kijami. Dla miłośników tej dyscypliny, a także dla wszystkich, którzy chcą poznać inspirującą osobowość, jutro odbędzie się ciekawe wydarzenie. Kalisz odwiedzi jeden z pierwszych instruktorów Nordic Walking w Polsce, wielki popularyzator kijków, Aleksander Wilanowski. Zalet tego sportu jest mnóstwo. Poprawnie wykonywany aktywizuje 90% mięśni naszego ciała, odciążając jednocześnie stawy. Wydawać by się mogło, że to tylko lekki spacerek, nic bardziej mylnego. Jest przekonanie, że to takie trochę niemęskie, że tylko kobiety i tak dalej, ale jest to nieprawda. Jest to sport, przy którym można się zmęczyć, przy którym bolą mięśnie, ale bolą w taki fajny sposób. No i to, co u siebie zauważyłem, inni też zauważyli, że człowiek się prostuje. Ja stałem się wyższy o prawie 2 centymetry, ponieważ zmieniłem postawę, zacząłem chodzić poprawnie. No, jest wiele, wiele plusów, które dał mi ten sport. W Kaliszu od dobrych kilku lat działa klub Kalisja Nordic Team. To ciągle poszerzająca się grupa pozytywnych ludzi w różnym wieku, których łączą wspólne treningi, najczęściej w otoczeniu lasu czy parku. Klub tym razem nie zaprasza na wspólne chodzenie z kijami, a na spotkanie z bardzo zasłużonym dla tej dziedziny sportu człowiekiem, Aleksandrem Wilanowskim. Nordic Walking pojawił się w moim życiu w 2004 roku. Nie byłem świadomy wtedy tego, że tak naprawdę staję się jedną z tych osób, która Nordic Walking wprowadza do Polski. Moje pierwsze kroki zrobiłem na wykładzinie w kawalerce z kijem od szczotki. Padło na to, że Wilanowski zajmuje się Nordic Walking. No to wszyscy, ale że jak to? Przecież to dla starych dziadków. Szczególnie te moje początki Nordic Walkingowe raczej nie były lekkie, ale te wszystkie przeciwności, co ciekawe, mnie napędzały. Nordic Walking jest taką aktywnością, wydaje mi się, że jedną z niewielu, która bardzo mocno łączy ludzi. Ten aspekt towarzyski, to jak osoby w całym kraju łączą się w grupy, wspierają się. Nagle całe życie kręci się koło aktywności ruchowej, koło Nordic Walkingu i koło tych ludzi, z którymi tą aktywność i tą pasję dzielą.
Aleksander Wilanowski jest autorem pierwszej w kraju pracy dyplomowej udowadniającej zdrowotne właściwości marszu z kijami. Jest fizjoterapeutą, który pracę przy stole do masażu porzucił na rzecz promocji marszów z kijami oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Przez 20 lat działalności wyszkolił blisko 2000 instruktorów, przeprowadził setki warsztatów i niezliczone ilości treningów. Aleksander Wilanowski wydał ostatnio swoją drugą książkę na temat tego sportu Nordic Walking Razem i o niej między innymi będzie mowa podczas spotkania w Kaliszu, a odbędzie się ono jutro, we wtorek, 7 listopada o godzinie 18 w Bibliotece Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4. A teraz czas na pogodę, która w ostatnich dniach jest dość zmienna. Słońce, wiatr czy deszcz? Co będzie dominować w najbliższym czasie w Kaliszu? Dzisiaj wieczorem temperatura będzie wynosić 9 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a zapowiadany wiatr będzie wiać z mocą w porywach do 70 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, niebo będzie w pełni zachmurzone, wiatr minimalnie osłabnie. We wtorek słupki rtęci wskażą 11 kresek powyżej zera, niebo pozostanie zachmurzone, a wiatr może wiać z prędkością do 50 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Synoptycy zapowiadają umiarkowane zachmurzenie, wiatr osłabnie. W środę o ranku temperatury pokażą 8 stopni Celsjusza, niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a wiatr w porywach może wiać z prędkością do 50 km na godzinę. Za dnia temperatura wzrośnie do 10 stopni, niebo pozostanie umiarkowanie zachmurzone, a wiatr trochę osłabnie. I kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie. Niezmiennie przypominam o naszym portalu Fakty Kaliskie Info. Zaglądajcie, czytajcie, komentujcie. Dziękuję za wspólny czas, życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.